Dzień dobry, witamy na kanale Simpla V. Nazywam się Adrian Budzik i w tym filmie przedstawimy najnowszy interaktywny projektor firmy Epson, model EB1485FI. Jest to flagowy, ultraogniskowy model o rozdzielczości Full HD, laserowym źródle światła mocy 5000 lumenów oraz bardzo rozbudowanych funkcjach interaktywnych. Niestandardowa optyka ultrakrótkiego rzutu pozwala na wyświetlenie obrazu nawet 100 cali już z odległości 50 cm od ekranu. Nowy moduł interaktywny pozwala na jeszcze bardziej precyzyjne ustawienie dotyku na pełnym obszarze aktywnym. Kolejnym elementem zasługującym na uwagę, którego wcześniej nie znaleźliśmy w tak rozbudowanej formie, to control pad. Teraz do niego możemy podłączyć USB HDMI oraz wszystko po jednej skręce poprzez protokół HDBaseT przesłać na kilkadziesiąt metrów. Control pad umożliwia zdalne włączanie i wyłączanie projektora oraz przełączanie źródeł podłączonych przewodowo. Dodajmy, że projektor posiada wbudowane głośniki o mocy 16 W. Omówmy najistotniejsze funkcje projektora. Oczywiście mamy możliwość rysowania linii, kształtów, łącznie z funkcją mazania gumką, czy wycinania elementów, skalowania i ich obracania. W tym wszystkim pomaga nam wielodotykowość, pozwala ona na pracę dwiema rękami naraz lub dwóm użytkownikom jednocześnie. W zestawie dostajemy pisak interaktywny. Zwiększa on możliwości, przypisując jednocześnie inną funkcję dla pióra, a inną dla dotyku. Funkcja tablicy pozwala także na tworzenie wielu pulpitów. Zyskujemy dzięki nim dodatkowy obszar do pracy bez konieczności utraty poprzednich zapisów. Projektor pozwala na odczyt dokumentów z nośnika USB. Bezpośrednio z pendrive importujemy obrazy JPG czy dokumenty PDF. A następnie po edycji możemy wysłać je mailem, zapisać z powrotem na pendrive, czy od razu wydrukować. A dzięki funkcji udostępnij projekcję mamy możliwość przesłać zrzut z tablicy na ekrany komputerów zalogowanym uczestnikom spotkania. Dotyk, oprócz rysowania, może posłużyć także do sterowania komputerem, z którego wyświetlamy treści. Dzięki temu nasze dłonie uzyskują taką samą funkcjonalność co myszka komputera. Włączając funkcję split screen, sterujemy jednocześnie komputerem oraz zyskujemy dodatkowe pole na inne działania. Choćby takie jak wycięcie elementu treści z komputera i jego edycja na pasku bocznym. Oczywiście po powrocie w tryb rysowania nadal możemy nanosić oznaczenia na całym obszarze wyświetlania. Projektor pozwala wyświetlać treści z czterech źródeł przewodowych jednocześnie. Dzięki dedykowanemu oprogramowaniu iProjection możemy także udostępniać obraz z urządzeń bezprzewodowych. W tym przypadku również dysponujemy możliwością udostępniania obrazu z czterech urządzeń jednocześnie. Kolejną cechą projektora jest wyjście HDMI. Przydatne wszędzie tam, gdzie musimy zwiększyć zasięg naszej projekcji. Nowością w tym modelu jest funkcja zmiany proporcji obrazu w tryb 16:6. Format ten jest alternatywą dla tablic w salach szkolnych czy wykładowych. Pozwala na jednoczesne wyświetlanie obrazu 16:9 i dodatkowej części potrzebnej np. na notatki. Unikalną cechą projektora jest łączenie dwóch obrazów w jeden poprzez funkcję Edge Blending. Zwiększa ona znacząco obszar obrazu oraz pole interaktywnego działania. A dodatkowa elastyczność w sposobie wyświetlania, choćby projekcja tylna lub pozioma, sprawia, że projektor ten może mieć doskonałe zastosowanie nie tylko w salach wykładowych, ale także w takich miejscach jak przestrzenie targowe, interaktywne muzea lub pełnić funkcje aktywnych tablic informacyjnych.